Witajcie! Dzisiejszy film to coś, co wiele osób lubi i na co wiele osób czeka, czyli fryzura. Fryzura będzie stosunkowo prosta, stosunkowo szybka do wykonania i nie wymaga użycia jakichś specjalnych akcesoriów, także zapraszam do oglądania i oczywiście zapraszam Was na nasz profil na Instagramie, który nowo powstały profil na Instagramie, Betuskanet od kuchni. Link do tego profilu znajdziecie w opisie filmu, także serdecznie zapraszamy. A teraz zapraszam do oglądania. Aby wykonać fryzurkę, którą Wam za chwilę pokażę, potrzebujemy standardowo szczotkę, grzebień, najlepiej ze szpicem, będzie Wam łatwiej pracować, kilka gumeczek, frotka do ozdoby, ale tak naprawdę nie jest konieczna, tak samo możecie zamienić, jeśli macie tylko frotki, a nie macie gumek, użyć tylko frotek, no i rozczesywacz, aby po prostu pieska nie szarpać przy czesaniu. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od wyczesania naszego zwierzaka. Pamiętajcie, aby nigdy tego nie robić na sucho, ale też nie przemaszamy. Ja akurat do czesania używam PSH Lashin Protion z dodatkiem maski Hera Argan, tej samej firmy PSH. Dlatego ma taki dziwno niebiesko-biały kolor. Ja już figa wyczesałam sobie wcześniej dokładnie. Teraz go tylko wygładziłam. I przystępujemy do czesania. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od zaczesania włosków do tyłu z głowy. Włosy na mordce rozczesujemy, te wąsiki na boki. Wydzielamy sobie ten nasz tradycyjny podział, czyli włosy z nad ucha zgarniamy. A następnie robimy taką jakby przekątną. Figurki poruszaj się, bądź porządnie umorowym. Chodzi o to, aby po tej stronie zrobić kucyka, a tutaj zostawić taką ukośną linię, w miarę prostą, jeśli Wam się uda ją dobrze wydzielić, bo to nie jest też takie proste. Zwłaszcza jeśli mogę, rusza głową. Figur, trzymaj głowę. I z tych włosków robimy po prostu najzwyklejszego kucyka, ale staramy się go przesunąć możliwie tutaj najbliżej ucha. Jeśli włos Wam się zacznie elektryzować, unosić, to po prostu psiknijcie sobie sprayem do rozczesywania. On wtedy będzie lepiej współpracował. Tutaj mamy kucyka. A z tej strony wydzielamy te pozostałe nasze włoski i zaczynamy zaplatać warkocze. Tylko był wczoraj kąpany, więc ten jego włos jest taki sypki. Jeśli będziecie robić fryzurę na piasku, którego już kilka dni, upłynęło kilka dni od kąpieli, to będzie troszkę Wam to lepiej szło. A przynajmniej ten włos będzie się mniej puszył. Zaświgu się. Oczywiście im dłuższy włos na głowie ma Wasz piesek, tym po pierwsze łatwiej zrobić tą fryzurę, a po drugie będzie ono bardziej spektakularne. Będzie po prostu widać, jaki włos ma Wasz psiak. Także chętnie zapraszam wszystkich do zapuszczania włosów, chociażby na głowie. Rozumiem oczywiście, że nie każdy ma ochotę zapuszczać włos na całym psie, bo jest to dość pracochłonne, czasochłonne i kosztowne. Ale na głowie powinno się każdemu udać, nawet kto tylko ma minimum czasu dziennie na wyczesanie swojego zwierzaczka.
Kończymy oczywiście gumeczką, żeby nam się to wszystko nie rozwaliło. I teraz przerzucamy tego warkocza na drugą stronę. I zaczynamy zaplatać razem z tą częścią, która nam tutaj została. Tutaj możecie zostawić pewną część. Tą gumkę teraz musimy oczywiście usunąć. Ale lepiej to zrobić, rozcinając. Całą fryzurę teraz oczywiście naciągamy, żeby ten warkocz prezentował się. Na koniec zakładamy naszą proteczkę, która jest tutaj pełni funkcję ozdobną. Możecie użyć oczywiście jakiejś kokardki, kolorowej gumeczki. Wykładamy. Powstała nam taka oto korona. Oczywiście możecie tutaj zastosować wiele wariacji, jeśli nie chcecie, aby taki kipisowski warkoczyk zwisał waszemu psiakowi nad głową. Możecie tutaj te włoski podpiąć i zrobić taką chociażby koronę. Za chwilkę wam pokażę wariację tego, tylko przyniosę sobie spineczkę. Ale najpierw zostaniemy przy tej wersji podstawowej. Jak widać. I teraz pokażę, jak w łatwy sposób można zrobić. Tutaj ściągamy tą klatkę, bo ona teraz nie będzie nam potrzebna. Coś w stylu korony. Potrzebna jest nam żabka. Ja mam akurat taką dość dużą, ale możecie użyć zdecydowanie mniejszej. Oczywiście ta fryzura z żabką, ona się nie utrzyma zbyt długo, bo kiedy pies poczepie głową, to zaraz się to rozwali, więc ta wersja jest raczej do zrobienia jakiejś ciekawej fotki waszemu pieskowi, zabrania go na sesję. Proszę bardzo. I tak oto wygląda. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że fryzurka wam się spodobała i może chociaż kilka osób z was spróbuje ją zrobić u swojego psiaka. Podzielcie się w komentarzach opiniami na temat tej fryzury oraz tym, czy udało wam się coś podobnego stworzyć i czy były z tym problemy. Mam nadzieję, że pójdzie wam łatwo, przyłożę was kciuki. Trzymajcie się ciepło, oczywiście zapraszam do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, naszego profilu na Instagramie oraz naszego drugiego profilu na Instagramie Batyskana Sub Kuchni. Trzymajcie się ciepło, komentujcie, odwiedzajcie nasze profile i komentujcie wpisy i zdjęcia, które tam wrzucamy. Trzymajcie się ciepło, pa pa!